Oktawian Lewandowski. Kiedyś to byłem w Masielce, jak ja tam jeszcze uczęszczałem, a dzisiaj gladiatorem w Masielce. Oktawian, trudna walka przede wszystkim. Twój przeciwnik Wojciech Stanicki okazał się być dobrym uderzaczem przede wszystkim. Tak jest. Wywierał presję na początku, dałem mu się trochę wystrzelać, zobaczyć co tam ma w zanadrzu, ale na spokojnie myślę, że przeczekałem tą rundę i później pokazałem swoje serducho do walki i wypunktowałem go. Chciałem skończyć, ale no nie wyszło. No właśnie, wydaje się, że najbliżej byłeś w drugiej rundzie tego skończenia, gdzie miałeś rywala zamkniętego w narożniku. Skąd pomysł, żeby go kłaść na glebę? Jak już złapałem za nogę, myślę, wywrócę, doczekam do końca, byłem zmęczony, ja też chciałem odetchnąć trochę. Dużo na sparingach robiłem clinchu, myślałem, że będę w tym mocny, to zrobiłem to i efekty są, nie? Parter zagrał twoim zdaniem? W parterze było tak, jak powinno być, czy jednak jakieś elementy okazały się być, że tak powiem, zaskakująco trudne w wykonaniu rywala? Na początku, jak było widać, złapałem gilotynę. Czułem, że już tam wchodzi powoli, ale nie chciałem się wypompować, nie chciałem 100% dawać w pierwszej rundzie. Stwierdziłem, że jak się wypompuję, to później mogę przegrać na punkty, to wolałem to przytrzymać, przesweepować. A ogólnie to próbował coś skończyć, ale wszystko było pod kontrolą, opanowałem bez problemu. Oktawian, sukces wiadomo, ma wielu ojców, więc jak każdy zawodnik po zwycięstwie, komu chciałbyś podziękować? Przede wszystkim chciałbym podziękować dla swojego trenera od MMA, Piotra Rejtczaka, również dla trenera od kickboxingu, od Muay Thai, dla Andrzeja Wasilewskiego z Gladiator Siedlce, dla wszystkich chłopaków z klubu, którzy pomagali mi w sparingach, no i dla tych, co mnie wspierali przede wszystkim. A wy oglądajcie dalej, MMA Siedlce, zapraszam oczywiście. Mogę potwierdzić, że jest to najlepszy klub w Siedlcach. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam.